Dzień dobry, dobry wieczór, siemanko, to jest program Meczyki Live, czyli pierwsza transmisja na YouTubie z naszego nowego, pięknego studia w Warszawie. Najważniejszą osobą, jeśli chodzi o czytanie internetu, to jest moja teściowa, która też dzięki niej tutaj trafiłem do ciebie, bo mówi, słuchaj, ja oglądam te programy Basała, tak mi się podoba, jak on to prowadzi. Mówi, jakby cię kiedyś zaprosił, to nie odmawiaj. Czy Robert Lewandowski zagląda czasami na Make Life Harder, bo pomimo tego, że idzie mu świetnie, to innym naszym sportowcom ostatnio też idzie rewelacyjnie, nie wiem, czy ty widziałeś, masz tam własną zakładkę. Zakładkę nie wiem, że parę razy widziałem. Lewy Tough Life. Widziałem parę razy tak, jakby memę, tak, jeśli to można nazwać memami. I tak, zdecydowanie, no jest to fajne, nie powiem, śmieszne. Oczywiście wiadomo, że chyba ja jestem osobą, która raczej kibicuje innym sportowcom niż zazdrości, wręcz przeciwnie. Ale tak, zdecydowanie parę widziałem i są zdecydowanie one no, topowe. Zdobywca bramki między innymi z Niemcami, Manchesterem City. Koszmar Ekster, Davida Simana. Komentator. Znany zapraszamy. Sebastian Mila, znany i lubiany, dołącza do ekipy meczyków. To nie baśnie z tysiąca i jednej nocy. To meczyki na mundialu. Mundialu, który już za 3 dni rozpocznie się w Katarze. Ale jesteśmy na żywo, jedziemy. A, witam serdecznie. Lot dosyć długi, ale szczęśliwy, także meldujemy się tutaj. Zapraszamy na studio przed meczem Francja-Maroko. Ze mną Maciej Kruk, Eleven Sports. Dzień dobry, witam serdecznie. Kuszewski. Dzień dobry. A także czekamy na Dawida Dobrasza. Jak widzimy, prasa przy mistrzostwach świata potrafi zmieniać się. Czy w polskiej piłce jest mało pieniędzy? Nie, to jest absolutna bzdura. W polskiej piłce jest całkiem sporo kasy. Jesteśmy na poziomie prawie top 10, jeśli chodzi o płacenie spraw telewizyjnych, pieniędzy klubom. Gdzie są te pieniądze? Dlaczego my od wielu, wielu lat mówimy o jakiejś niesamowitej barierze 1 miliona euro. Przecież to jest śmieszne. To jest absolutnie śmieszne, że kluby szczycą się tym, że wydają 1 milion euro na transfer. Ale widzę nerwy na twarzy Dawida Dobrasza. Znaczy, wiesz, zobaczymy jak będzie, bo też się śmialiśmy, no Samuel mogę zdradzić kuchnię, chyba jakby Lech odpadł, to mnie tu by dzisiaj nie było. No tak, się więc, wiesz, to co się wydarzy na tablicy, nie, no, byliśmy sobie poradzili w trójkę, o, taki był plan. Nie no, wiesz, jakby tak sobie radzimy. Wiem, Boże, dar, Słuchaj, wiem, dużo wiem, nie wiem. Wniosłeś, ale dzięki, że jest. My name is Grzegorz Krawiec. So listen, I was born in Poland. I got kidnapped from the United States. I mean, from Poland to the United States. But I am supporting Poland. You know why? Because we are going to the next stage, baby. Jest w ogóle fajna historia, ponieważ jego partnerka życiowa wymyśliła, że składamy się na prezent dla Wiśni, bo Wiśnia sobie zażyczył zegarek i każdy pod wagę nas może teraz oglądać. Ja myślałem, że nikt tego programu nie ogląda. Ja, czyli, dobra, to weź Samuel. Dobra. Panie, czy tak, ja się poczułem Ja się poczułem jak między sobą. On jest na jakimś koncercie, jest szansa, że nie ogląda. Tak, on pojechał na jakiś koncert. Panowie, trzeba to jakoś skasować. And you look like Eric Milik. Not Granit Xhaka? Maybe? Some people tell me that I look like Granit Xhaka from Switzerland. Yes, no, I won't do this today. No, Serbian guys, I will have a problem. Yeah. Ty się budzisz i chyba masz musztardę w buzi, taki zgorzkniały jesteś. Co się cieszy w ogóle, że cieszy się? A ile usunęliście z tego podcastu? Bo nagrywaliście lewego? Wcześniej. Nic. No, nic? Dobra, nic. I nikt nie interweniował. Zresztą tam był Lewy w studio i przyjechał z nim pan Artur, tam z managementu i nic nie zostało usunięte, więc super. A składałeś jakieś obietnice wcześniej, że o czymś nie możesz gadać albo coś w tym desen? Nie. Było okej. Okay. Nawet Kuba powiedział, tak jak sam słusznie zauważyłeś, nazwisko Bertolt, co zdziwiło mnie, Lewandowskiego i miliony słuchaczy. Darek z Warszawy. Panie Sebastianie, pan mówi, że pan jest jakiś zmęczony. Ja chciałem zapytać, czy pan jest zmęczony futbolem, czy pan jest zmęczony komentowaniem? Ja jestem, wiesz co, Darku, z tobą nie udało się. Słuchaj, no jak ty z tym, jak ty z tym głosem, kogo ty chciałeś, powiedz Dareczku, kogo z tym głosem ty oszukasz na tym świecie, powiedz mi, nikogo. Hello Fabrizio, can you hear us first of all? Yes. I can hear you, I hope you can hear me. Yeah. I don't know if we're gonna have video as well or...
I hope I can see you now. Nice to meet you. Panie Sławku, teraz przechodzimy do finału Pucharu Polski. Chce pan z nami zostać, czy puszczamy i dyskutujemy sobie dalej? Bardzo chętnie. Dobra, to posłuchajmy piłkarzy Lecha Poznań na taką, powiedziałbym, na rozluzowanie tematu, tak? Rozluzowanie atmosfery. We are Mexican and Mexican people want the beer, love the beer, love tequila, and we want to be drunk in the stadium. Fuera? Vamos? Okay. El Clásico. Fuera. Aby tego Lechem słyszał w półfinale pierwszego. Na aplikacion. To jest program na żywo. Tak, to jest program na żywo. Nie chcę płacić, zobacz, nie chcę płacić. Już zapłacił. Naprawdę dla polskiego Twittera mamy pożywkę, bo wreszcie mamy moment. Entonces sí que es para aplicación, pero esto fuera. Dobra, poczekaj. Zapłacić przez aplikację. Później zadzwonię. Ciao. I mówię, Robert, no raczej nie zagrasz w tym meczu, chociaż on tak nie był do końca przekonany do tego. Mówi to, że jak ja nie strzelę bramki, mówię, to ja się źle czuję. Ale ty nie będziesz grał, to nie strzeli, to się nie będzie liczyło. Mówi, nawet wolałbym zagrać i nie strzelić, mówi, to wtedy będzie bardzo wkurzony na naszą sesję. Ja sobie leżałem w salonie i oglądałem telewizję. O właśnie tak. A tutaj przez szybę złodzieje latareczką świecili, czy jest ktoś w środku. Ale to było we Francji? We Francji, tak. Tetiem, czy w Marsylii? W Marsylii. On sobie tu świecił, ale nie widział mnie, bo ja byłem schowany za kanapą. I ja się tak patrzę, przebudzając się, że ktoś świeci mi po domu i w pewnym momencie słyszę, że oni wyłamują drzwi i wchodzą do domu. I ja wtedy, no nie będę się rzucał na ziemię, ale na ziemię padłem i szybko podleciałem do szafeczki, oczywiście, żeby mieć się czym bronić. Jak oni mnie zobaczyli, że gość w majtkach stoi z mieczem samurajskim, no to zaczęli uciekać. Deal done. Robert Lewandowski zostanie piłkarzem Barcelony. Taki wpis pojawił się 11 minut po północy na koncie Tomasza Włodarczyka. Dwie minuty później poprawił Here We Go Fabrizio Romano, zatem Here We Go. No nie, to jest. Six, ok? One, two, three, four, five, six. One, two, three, four, five, six. Only five. One, two, three, four, five. Tak, czy ja mogę te okulary? Tak. Musisz nam dać jeszcze ostatnią ekspertyzę w takim razie, bo pewnie nie spodziewałeś się takiego wysypu szczęścia podczas tego mundialu, że do 1/8 wyglądasz na ci sztos. Ja bym tutaj zadał właśnie pytanie tutaj młodemu adeptowi sztuki trenerskiej, którą być trenerem, bo historię znam. Do tablicy, Sebastian. Z prezesie nic się nie odzywałem. Sebastian, ale zaczekaj, historię trzeba dobrze znać. Zadam ci jedno pytanie, załóżmy, jesteś na egzaminie teraz, prawda? Jesteś na egzaminie. Tak. Dlaczego w piłkę gra się 11 na 11? Nie, no prezes... Prezesie, w piłkę... Poniżej pasa? No. Tylko poddaję sobie tylko to, prezesie. Już zaraz będę miał... Kończę to równanie. Ja panią Mejka, piszcie to na wezwać, bo się wspocił, kolega. Ale po co te zagrywki takie nieczyste? O, jest! O, co ty wyglądasz? Ale musimy to medycyna, to puder. Irhammer Wladimir Kliczko. Dzień dobry. Być jak Bożydar za 13 lat. 50 lat, to jest niemożliwe. Przecież on wygląda, jakby miał lat 15. A wiesz, ile on ma na sobie, moim zdaniem? Ze 100 koła. A ja mam 100 złotych. Pomożesz? Pomożemy. A ty w tenisa grałeś, nie? Nie, wiesz co? Miałem dzisiaj bardzo intensywny dzień. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie chcę słuchać tej historii. Słuchaj, ale chciałem powiedzieć, że Samuel Umtiti zapłacił mi za program przed wejściem. Patrz, ile. 50. Wow. 20. Jest to prawdziwe? I 20. Czyli to wy tu płacicie za ten program? W ogóle podobne do trenera Lewałki ma głos pan, nie? Troszeczkę bliżej. Jakie były ustalenia przedmeczowe? A, już teraz trenera! Już trener się zdradzi, już wiem, że to trener dzwoni. Teraz, bo to już ustalenia przedmeczowe, to już wiem, że... Ja mam taki pomysł, no. Bardzo ciekawy, myślę, dla mojego syna w szczególności, że... jest tak, jeśli już ma trener... Wczoraj miał dostać. Nie szkodzi, słuchaj, jest Boże Narodzenie za chwilę, także
także choinka, słuchajcie. A mój kolega Paweł Stańko mówi, nie no, betoniarka to na złomowisko. To ja tą betoniarkę, rozumiesz, do mojego syna zabieram, wręczę mu tą betoniareczkę, sobie pojeździ, słuchaj. To jest symbol naszej gry na mundialu. Na, to jest symbol, ja już przed mundialem, bo straszyłem, ale że cenę będzie... cenę odklej. 10 milionów. Przecena. Ja to widzę na monitorze, nie muszę się obracać, bo... Nie musisz, to prawda. Będziesz widzieć mojego Zidana. A mamy tutaj kamerę, wiesz? Na razie tak, etap mundialu. Dlatego realizator niech będzie czujny, bo jedno takie... Ja ostatni raz przyszedłem. Wiecie, jak wygląda nasz poranek? Nasz poranek wygląda za każdym razem. 7 pobudka, 8 wyjazd. Tutaj byliśmy mniej więcej przed 9, żeby ruszyć o 11. Trzeba to było wszystko poskręcać, postawić, ale dobra. W tym momencie Tomasz Wodarczyk przystępuje do... Akcja ofensywna, zaczyna od bramki, proszę bardzo, przedziera się lewym skrzydłem, ściąga tę makietę i proszę, odsłania żebra, gołe żebra polskiego futbolu. Barwy, to są do góry kołami chyba teraz? Nie, dobrze. Wielkie, potężne tej meczyki. Flagi nie damy skroić. Meczyki on tour.